Studio Dziennik. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a to jest program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych, a dziś naszym gościem jest Irena Rerich, pełnomocnik prezydenta Wałbrzycha do spraw cudzoziemców. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ireno, na początek chciałbym porozmawiać o tym, jak sytuacja, czy ty masz kontakt z ludźmi, którzy są na Ukrainie, czy rozmawiacie, czy można w ogóle jeszcze właśnie się kontaktować z bliskimi, ze znajomymi, którzy są na Ukrainie. To jest możliwe jeszcze? Na razie tak. Cały czas rozmawiam ze swoją rodziną, z mamą, z siostrą. Też piszą do mnie koleżanki z Ukrainy. Wczoraj dostali zawiadomienie, SMS, że trzeba pilnować wszystko, co piszesz. I może być tak, że będą problemy z połączeniem, ale pisałam już parę razy do swoich, to odpowiadają i na razie połączenie jeszcze jest. To są dobre informacje, bo można się skontaktować, można spytać, co słychać. Jakie tam są, bo my obserwujemy to w telewizji, obserwujemy to w mediach, jakie tam są nastroje w tych rozmowach, o których ty mówisz? Ja wiem, że to jest trudne, ale jakie są nastroje? Na pewno nastroje więcej pozytywne, bo nasza armia, ukraińska armia naprawdę stara się, nie podaje się. Bardzo naród ukraiński wspiera swoją armię i wierzy w nią. Oczywiście są też dużo ludzi, którzy starają się przekroczyć granicę, chociaż w stronę Polski. Głównie to kobiety, dzieci, bo wiadomo, no, najważniejsze w naszym życiu to jest dzieci i każdy stara się schronić swoje dziecko. Powszechną mobilizację prezydent Ukrainy ogłosił. Mężczyźni w wieku 18 do 60 roku życia nie mogą opuszczać Ukrainy, a ty masz znajomych, którzy mieszkali do tej pory w Polsce i powiedzieli, że wracają tam? Tak, znam. Dlaczego oni się decydują na wyjazd? Dużo jest takich osób? No, coraz więcej takich osób decyduje o powrocie do Ukrainy i obronie swojego kraju. Znam, pośród moich znajomych jest Artur Helejsza. To były wojskowy. On był w 14 roku w Ilowajsku. To też bardzo duże działo się w tym regionie. I on od razu, tylko zaczęło się to wczoraj, to powiedział, że on wróci do domu, do swoich i będzie chronił swój kraj i nie dopuści, żeby wróg został się tam. I oprócz tego też znam młodych facetów, które też decydują, że to nasz obowiązek chronić Ukrainę i dlatego starają się wrócić. O tym się mało u nas teraz, mam wrażenie, trochę mówi, bo to jest trochę tak, że ta wojna nie rozpoczęła się teraz. Ona, walki o Krym trwają już od kilku dobrych 8 lat, prawda? Więc to nie było tak, że to było jakieś wielkie zaskoczenie, chociaż szok pewnie był ogromny. Rozumiem. Bo każdy myślał, że do tego nie dojdzie. I już jak była ewakuacja ludzi na Donbasie, no to każdy gdzieś tam myślał, że na tej terytorii Putin po prostu zrobi jakiś poligon, będą wojska stali i po wszystkim. Nikt nie spodziewał się takiej awantury w 2021 roku. Że skończy się na zajęciu Donbasu chociażby, rozumiem, tak jak było z Krymem, rozumiem. Tak. Irena, masz kontakt z Ukraińcami, którzy są tam na miejscu. Oni mówią o tym, że chcieliby przyjechać do Polski, bo my mamy takie sygnały, że już wiele osób przekracza granicę, wjeżdża do Polski. Te osoby, z którymi ty masz kontakt, oni mówią o tym, że chcą przyjechać do nas, czy chcą jeszcze zostać? To zależy, skąd osoba jest. Bo na przykład z Odesy, czasami z Dniepra, Winnica, z Kijowa, oczywiście z Lwowa, Iwano-Frankowsk, no to decydują na to, że jeszcze mniej więcej mają możliwość, żeby schronić swoje dziecko i przekroczyć granicę do Polski. A na przykład jak moja rodzina mieszka w Poltawie, no to tam już tyle wojska, że oni po prostu nie mają możliwości przejechać. Drogi są zakorkowane, transporty stoją. Czasami no, jednej bomby wystarczy, żeby było po wszystkim. Czyli z tych dużych miast jest jeszcze szansa, żeby się wydostać, z tych mniejszych już jest to trudniejsze. To zależy od regionu. Mhm. Albo na wschód więcej, to tam już jest najgorzej. Jest najgorzej.
gorzej. Potrzebna jest pomoc, tu nikt nie ma wątpliwości. Potrzebna jest taka pomoc właśnie rządowa, samorządowa, tych samorządów, które są przy granicy, ale też jest potrzebna taka pomoc ludzka. Ja na początek chciałbym zapytać o ciebie, czy masz, czy twoim zdaniem są, będą osoby, które będą tej pomocy schronienia szukały w Wałbrzychu, bo my nie jesteśmy geograficznie najbliżej, prawda, granicy z Ukrainą, ale tu są Ukraińcy, którzy być może chcą ściągnąć rodziny. Czy pojawiają się takie sygnały właśnie, że ktoś chce ściągnąć rodzinę tutaj, znajomych właśnie do nas, do Wałbrzycha? Tak, takie sygnały są i na przykład dzisiaj dostaliśmy informację od Toyoty, że pracownicy pochodzenia ukraińskiego chcą ściągnąć swoich dzieci, żon do Polski, żeby ich schronić. I to już tak masowo jest. I dużo osób, które pracują tu albo kiedyś pracowali tu, to też chcą przyjechać do Wałbrzycha, bo wiadomo, oni już znają miasto, mają znajomych tu i będzie po prostu łatwiej im dostosować się do nowego życia. W twojej ocenie to może być grupa kilkudziesięciu, kilkuset osób, czy nawet w tysiącach? To ciężko oszacować chyba w tym momencie. Bardzo ciężko, ale naprawdę nie w dziesiątkach. Będzie liczymy. Więcej tych osób. Bardzo więcej. Ta pomoc tutaj na miejscu, samorządy deklarują, że będą pomagać oczywiście w organizacji noclegów i tak dalej. Teraz bardzo dużo w Polsce mówi się o pomocy takiej doraźnej, czyli ruszają różnego rodzaju zbiórki. Czy dla tych osób, które przekroczyły już polską granicę i są już w Polsce, czy dla tych osób, które zostały na Ukrainie? Pytanie do ciebie, bo ty masz kontakt z tymi osobami, które zostały. Co jest potrzebne? Czy dzisiaj już wiadomo, co jest potrzebne? Ktoś chce pomóc, nie wiem, organizować takie zbiórki, co zbierać, czy jeszcze tego nie wiemy? Jak to robić? No, dla Ukrainy najważniejsza teraz pomoc jest pomoc dla armii i mamy taką narodowe konto, to od Ministerstwa Obrony Ukrainy i to po prostu wystarczy napisać w Google Ministerstwo Obrony i tam będzie posyłanie na konto, że można to zrobić dla armii. Wpłacić pieniądze po prostu dla armii ukraińskiej. Tak, wpłacić pieniądze dla armii ukraińskiej. A takie zbiórki doraźne, bo my słyszymy co jakiś czas, dostajemy, też kontaktują się z nami mieszkańcy Wałbrzycha, pytają, może zbierać jedzenie, żywność, może zbierać ubrania, może zbierać, nie wiem, łóżka polowe. Czy w tym momencie już wiadomo, co by było potrzebne, czy to jest jeszcze za szybko? No to jest za szybko. Takie listy jeszcze na razie nie mamy, jak dla osób, które przyjeżdżają do nas, tak i dla osób, które mieszkają w Ukrainie. I takie zbiórki żywnościowe, no to teraz będzie trudno przekazywać na Ukrainę, bo to kwestia kordonów, bo tak czy inaczej kordon nie jest zamknięty dlatego, żeby wyszli z Ukrainy kobiety albo dzieci, ale... Wejście na Ukrainę jest problem. Tak. Czyli rozumiem, że jeżeli przyjadą do nas, pojawią się tu już osoby, które będą szukały schronienia, to wtedy może pojawić się konkretna potrzeba pomocy, czyli wtedy może się okazać, że potrzebujemy sprzętów, nie wiem, do wyposażenia mieszkania, ubrań, wtedy dopiero. No taka lista zapotrzebowań już będzie, na pewno jutro już będzie, bo teraz też chciałabym poprosić Wałbrzyszan, no nie zbierać to, co nie przyda się jutro, że po prostu cierpliwości trochę i jutro już będziemy na 100% wiedzieć, co będzie potrzebne. Jutro dowiemy się tego na spotkaniu, które organizujecie na Placu Magistrackim na przykład. Tak, ja myślę, że na tym Wiecie Solidarności już to będzie wiadomo i oczywiście, że będzie ogłoszone. Ale oprócz tego w Polsce mamy też zbiórki, jak na przykład pomagamy.pl się pomaga. To też takie narodowe zbiórki, które przydadzą się do pomocy tym osobom, kto przyjeżdża tu. Czyli zbiórki internetowe, finansowe, które będą przeznaczone na pomoc. Jutro o godzinie 11 zapraszam, miasto zaprasza, wy wspólnie z miastem, wy przede wszystkim zapraszacie na Plac Magistracki na taki wiec poparcia. Takie gesty solidarności, wyczujecie to, że Polacy chcą wam pomagać, że to są takie gesty, które rzeczywiście wzmacniają?
Tak, oczywiście, ale jeszcze chciałabym na parę sekund wrócić do pytania wcześniejszego i powiedzieć, że Wałbrzych jest takie mocne miasto, takie szczerze ludzie mamy tu, że na przykład już mamy pomoc finansową od Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, to znaczy, że założone konto i już spłacone pierwsze pieniądze na te konto i te pieniądze będą dla osób, które przyjadą tu, żeby im po prostu pomóc. A jutro tak, o 11 na Placu Magistrackim mamy Wicie to jeszcze zanim o tym placu, czyli rozumiem, na waszych stronach internetowych, na stronach miasta, na stronach stowarzyszeń działających w Wałbrzychu można numeru tego konta szukać i wpłacać po prostu pieniądze i to będą pieniądze dla tych, którzy przyjadą już szukać schronienia w Wałbrzychu. Dobrze, czyli jutro godzina 11, te gesty właśnie, takie solidarności, one są dla was ważne, to podbudowuje, to dodaje otuchy? Dodaje, bo my czujemy się jak w jednej rodzinie. My widzimy, że Polacy są szczerze, chcą nam pomagać i pomagają, że wspierają nas. I to jest bardzo, bardzo nam teraz potrzebne, bo jak nasza rodzina częściowo jest na Ukrainie, no to ktoś musi powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, trzymaj się. To też jest tak, że pracodawcy chyba dużą rolę odgrywają i też dochodzą do nas sygnały, że oni pomagają, wspierają rzeczywiście pracowników ukraińskich i to też chyba jest cenne i to apelujemy też do tych pracodawców, którzy być może jeszcze nie podjęli takiej decyzji, że warto to robić. To czasami są proste gesty, prawda? To jest dostęp do psychologa, dodatkowy dzień wolny. To nie muszą być skomplikowane rzeczy, prawda? Tak, a oprócz tego mówimy jako psycholodze, to psychologa mamy u MOPS-ie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zadeklarował, że mamy dostęp do psychologa, prawda, on mówi w języku polskim, ale kto mieszka w Wałbrzychu i potrzebuje takiej pomocy, to można zadzwonić do MOPS-u i umówić się na godzinę. Na koniec chciałem zapytać, kiedy w twojej ocenie pojawią się w Wałbrzychu pierwsze osoby, które wyjechały właśnie z powodu tego, co się dzieje na Ukrainie, z Ukrainy? Kiedy mogą takie osoby pierwsze pojawić się w Wałbrzychu? Jutro czekam od 6 tak mniej więcej do 12, bo jestem cały czas w kontakcie z firmą Nasz Bus. To firma, która zajmuje się transportowaniem do Polski i między innym zabiera ludzi z terytorium Ukrainy. Jeszcze jeździ tam i z tego, co rozmawiałam tak o 14 godzinie z dyspozytorem firmy, to nasz autobus stoi w kolejce pod numerem 12 i tak jak wszystko będzie dobrze, to mniej więcej od 6 do 9 już przyjadą 25 osób pierwszych do Wałbrzycha. Macie już dla nich miejsca, właśnie ta pomoc jest już zorganizowana? Najpierw dowiedziałam się, że te osoby jadą mając paszporty, to znaczy na ruchu bezwizowym i tak z rozmowy stało mniej więcej wiadomo, że te osoby mają znajomych, może kogoś i z rodzin i to tak myślę, że część będzie zabrana do swoich rodzin, do swoich znajomych, kolegów. A dla drugiej części tak, mamy już przygotowane miejsca, żeby te ludzie mogli sobie jakiś czas żeby żyć. Mieli wiedzieć, żeby mieli miejsce, w którym mogą się schronić na początku. Tak, tak. Irena Rerich, pełnomocnik prezydenta Wałbrzycha do spraw cudzoziemców, była gościem programu Studia Dziennik, programu portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dziękuję bardzo, polecamy się na przyszłość. Dziękuję również.